Kilkutygodniowe postępowanie wyjaśniające sprawę szkoły w Becejłach prowadzone przez urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej nie przyniosło kluczowej odpowiedzi na zasadnicze pytania rodziców dzieci mieszkających w obwodzie zamkniętej niemal rok temu szkoły. Okazuje się, że wystarcza stwierdzenie, że na szkołę brakuje pieniędzy. A tak jest w niemal każdej gminie. MEN zajęło się sprawą szkoły w Becejłach po wizycie minister Anny Zalewskiej w Suwałkach. Szkoła wbrew woli rodziców została zamknięta. Pierwsze dni ostatniego roku szkolnego uczniowie przychodzili na zajęcia, ale drzwi były zamknięte. Na początku drugiej dekady września 17 roku rodzice, nie chcąc narazić się na odpowiedzialność za nierealizowanie obowiązku szkolnego, puścili tymczasowo swe pociechy do szkoły w Słobudce i zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przez wójta przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Ich zdaniem, według prawa oświatowego, gmina miała obowiązek szkołę niezwłocznie przejąć. Ale tego nie zrobiła. Prokurator badający sprawę po kilku tygodniach zawnioskował o wyłączenie go z postępowania, jednak jego wniosek nie odniósł oczekiwanego skutku. Musiał ją dokończyć i dokończył. Umorzył postępowanie. Śledczy bowiem uznał, że władze gminy, kierując się dbałością o finanse publiczne, mogły zamknąć szkołę. Dobro dzieci. Nie miało najmniejszego znaczenia. Szkołę nadal w rękach miała fundacja, a obowiązujące prawa oświatowe zabraniało jej wprost. Likwidacji placówki, bowiem osoba prawna, nie będąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejęła do prowadzenia szkołę publiczną na podstawie umowy, nie może zlikwidować tej szkoły. Rozwiązanie znalazł włodarz gminy Szypliszki. Mimo tego, że nie był i nadal nie jest organem prowadzącym placówkę, wystąpił do Podlaskiej kurator oświaty z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej zamiaru likwidacji szkoły. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Mimo tego zapisu, i ku zdumieniu rodziców, Wójt opinię uzyskał. Niewątpliwie pomógł mu w tym wojewoda Podlaski. Zgodnie ze stanowiskiem wojewody Podlaskiego wyrażonym w piśmie z dnia 12 marca 2018 roku skierowanym do Podlaskiego kuratora oświaty, Rada Gminy Szypliszki mogła rozpocząć procedurę likwidacji publicznej szkoły podstawowej w Becejłach, pomimo tego, że przekazanie tejże szkoły przez Fundację Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół Edukacja razem z siedzibą w Żubrynie Gminy Szypliszki nastąpił pismie z dniem 31 sierpnia 2018 roku napisała do nas rzecznik prasowy MAN. Ze stanowiska wynika zatem, że nie tylko organ prowadzący placówkę może wnioskować do kuratora oświaty o zaopiniowanie likwidacji szkoły. W zasadzie może o taką opinię wnioskować każdy, kto zadeklaruje przejęcie danej placówki. To stanowisko staje się zatem swoistym precedensem przesądzającym los wielu małych wiejskich szkół. Otwiera drogę do tak zwanej dzikiej likwidacji. Wystarczy wyrazić troskę o gminną kasę i zadeklarować przejęcie takiej szkoły do prowadzenia. Brać jej już nie trzeba. Nie można wykluczyć, że w chwili podjęcia przez Radę Gminy uchwały o likwidacji tej szkoły do sądu administracyjnego trafi skarga w tej sprawie.